if I don't survive? None of us will. Siemaneczko do beściaki, z tej strony Bora, to jest gierka Tomb Raider, 28 już odcinek z tej serii. Wracamy właśnie tam z daleka, z wraku Endurance. Alex nie żyje. Musimy przynieść narzędzia. Komuś tam, nie pamiętam komu. Tędy chyba, nie? Innej drogi chyba nie ma. O, znowu park linowy. Co jest, kurwa? Jak to, początek odcinka, pierwsza minuta Bora Dead. No tak. Muszę przeskoczyć na ten drugi, tak? Dobra. Co dalej? Przeskoczone. No i fajnie, będziemy na plaży. Okej. Mam nadzieję, że tutaj żadnych nowych niespodzianek nie ma. Nie ma. Chyba. Spoks. Laro! Usłyszeliśmy wybuch i myśleliśmy... Alex... został na statku. Ty w tych kurwa okularach mi się nie podobasz, przysięgam. Co cię widzę, to kurwa czuję kapusia albo policjanta. Te sukinsyny się gdzieś zaszyły, ale to nie znaczy, że dały nam spokój. Jeżeli mam tutaj zginąć, to nie z pustym brzuchem. No tak. Masz rację. Ocalony. Wreszcie trochę pozytywnego myślenia. Jak tylko Reyes skończy swoją robotę, w mgnieniu oka wrócimy na łono cywilizacji. A jaką wspaniałą historię opowiemy. Historię? Nie chcę więcej słyszeć imienia Himiko. Możemy wyruszyć z odpływem. Nie, nie możemy. Nie zaczynaj z tymi pierdołami! Nie tylko Lara uważa, że jesteśmy tu uwięzieni. Matthias może i jest szalony, ale tego był pewien. Widziałam to w jego oczach. On uważa, że wskrzeszenie Himiko jest kluczem do ucieczki z wyspy. Boże, to brzmi jak szaleństwo. Ale cała ta wyspa taka jest. Te burze nie są normalne. Musimy to zrozumieć. Ona ma rację. Gdy sztorm uderzył w Endurance, poczułem to. Coś mrocznego, coś żywego. To przeklęte miejsce. Dokąd idziesz? Pod bazą na klifach są ruiny. To, co w nich znaleźli, kazało im wierzyć, że zapanują nad burzami. Muszę się dowiedzieć, co odkryli. Odpływamy, kiedy będziemy gotowi. Bez względu na to, czy wrócisz. Bez ciebie nie odpłynę. Wrócę. A Polinezyjczyk na pewno nie pozwoli odpłynąć. Czyli gdzie? No to jak ja się mam wspinać, jak tam muszę iść w dół? Skrzynka. I dziki. Opiety dziku. Kurde, i tak się trafię. Mówiłem. Gdzie masz kuzyna? Co to kurwa za czołg? World of Tanks? Faja tu był? Pozdrawiam, Faja, jak to oglądasz. Tutaj się muszę wspinać. Okej. Co? Wracaj mnie z tym łukiem tutaj. Od właśnie w ten sposób. Co to jest? A, winda. O, tak myślałem, że dupa z tego. Się będę wspinał, ale całkowicie gdzie indziej.
Chociaż nie. Miłego. Tutaj? Tutaj. Okej. Kurwa, żem dorobił piździouszy. Czemu że mnie nacisnął? Okej, jeszcze... Nie, to bym musiał na obkoło chyba, nie? Oczywiście, że tak. Oczywiście. Co mnie tu straszy? Do góry. Czekajcie, to jakąś fajną skrzynkę widzę. No, jeszcze jej nie otwierałem. Przecież ja tu jeszcze nie byłem. Trochę wpadło zawsze tego pierdzielstwa. Co tutaj? Tu jeszcze coś jest. Aha, granaty, dobra, dobra. I dajesz maleńka do góry. W którą stronę? W tą? Raczej tak. Kurwa, ciekawe jak to w ogóle jest. Tak wysportowany, chociaż nie, na pewno jest tak ktoś ktoś w sumie, wiele osób tak wysportowanych, żeby tak właśnie sobie poradzić z tymi wszystkimi przeszkodami, które ona sobie omija lekkim pierdem. Ale jest takich osób na pewno nie mało. Sorry, że mam porządek przerwałem. Biedni ludzie, Endurance. Taka tragedia. Szczerze mówiąc, jednak to dodaje dramatyzmu. Mamy tu nie tylko mityczną krainę Yamatai, ale także te wszystkie wraki i współczesny kult. Wyjdą z tego co najmniej dwa filmy dokumentalne, może nawet cała seria. Mój Boże, to miejsce rozpali wyobraźnię widzów na całym świecie, a ja będę w samym centrum wydarzeń. Co za ulga. Postawiłem wszystko na tę wyprawę. Teraz muszę tylko być ostrożny. W każdej chwili sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Jeśli tylko uda mi się porozmawiać z tym Matiasem, zdołam go przekonać, że współpraca przyniesie nam obu wielkie korzyści. No, no właśnie. On chyba nie wierzy w te bzdury, które głosi swoim ludziom, nie? Whitman. Są po prostu zagubieni i zdezorientowani. Pomogę im wszystkim wrócić do cywilizacji. Sponsorzy będą ustawiać się w kolejce po ten unikatowy materiał. To niesamowita historia! Okej, gdzie teraz? Tam jest dół, tam jest góra. Tylko coś za bardzo nie kumam. O! Geoskrzynka. Tylko coś za bardzo nie kumam, jak mam tam dojść. Coś tam widziałem, czekajcie. I tutaj? Tak jest. Tak jest. Znowu się drabina urwie? Będę musiał te wagoniki przyciągać. No tak. Docs. Kurwa, ledwo się udało.
potem wagoniki w drugą stronę, nie? Nie. Dobra, spoko. Coraz bliżej, coraz bliżej. Znowu wspinaczka i znowu w bok. I tak w kółko. A potem znowu akcja. I znowu się dzieje, zajeboska. Wciągła kiedyś mnie jeszcze na PlayStation 1 nasza raczka. Jedynka i dwójka Tomb Raidera. Jeszcze kanciata stara. Lara miała trójkątne cycki. Ale ta gierka, kurde, czymś urzekła, miała coś w sobie, była zajebista. Trójka już taka... To już nie było to. To kurwa, nie wiem. Taką makatanę. Skurwysyn. To jest, próbujesz. Komuś jeszcze zrobić trzecie oko w czole? I ta część właśnie, ta z 2013 roku właśnie, w którą obecnie gram i z której nagrywam, tak samo ma... Fajne, fajne, naprawdę bardzo fajne, pozytywne wrażenie na mnie wywiera. Fajnie mi się w nią pyka. Gdzie mam wejść tutaj? No i co? I na dół? Nie wierzę. Na 100% nie. Czyli gdzie? Czekajcie, muszę to rozkminić, no bo nie wiem gdzie. Mamy maleńki kłopot. Taki tyci, tyci kłopocik. No co coś jest? Aha, dobra, dobra. I do góry. A teraz gdzie? Na dół? Nie. Tylko i wyłącznie w tą stronę. I znowu na okręte. Co jest, ty? Pani archeolog? Weź mnie, nie nerwuj. Ciekawe, jak daleko jeszcze do końca gry. Tak swoją drogą. Aż myślałem, to już widzę. Ja, no i w którą stronę teraz? No chyba najprawdopodobniej tutaj, co? Zdecydowanie tak. Hopaj, hopaj, to szybko hopaj. Hapaj, hapaj. Kolejna ściana. I kolejne działo. To są działa z Navarronny. Czy to jest to samo? Nie. To jest inne. Kurwa, ja sobie tak... biegusiem biegnę. No i to. No i to. Wow. Dobra, żyję. Tam mi coś świeciło. To do góry, a ja mam na pewno iść tędy, co? Tak się mi coś wydaje. Ale to na pewno jest ten grobowiec jeszcze. Kwiotki. Te kwiotki miałaś wziąć, a nie. Nie wiem po co, no, automatycznie odpala tą pochodnię. No mnie drażni tym. Ciekawe jak to wziąć.
A nie chcę mi się z tym bawić. Walić to. Halo? Czy jest tutaj kto? Halo? Jest. Ktoś jest. Wszystkie ciała. Cicho bądź. Oni tu są. I chcesz, żeby nas zauważyli? Ja tu jestem. Dobra, dlaczego tutaj pominąłem? No właśnie, jakieś nabojaszki są, ale nie mogę wziąć. Tych też. Dobra, to jest do strzelby. Czemu tego nie mogę otworzyć? Kiedyś mogłem. Dobra, dobra. Co tu jest? Obóz? Tak. Laboratorium badawcze. Wkrótce po tym, jak odkryliśmy grób, nadeszli oni. Najpierw zgasły światła. A potem zaczęły się krzyki. Nasze czy ich? Ten koszmarny dźwięk nadal odbija się echem w mojej głowie. Nosili zbroję moich przodków. Pozabijali nas starożytnymi mieczami. Strzały, wrzawa, krew. Nie byliśmy w stanie ich powstrzymać. Wszędzie panował chaos. A potem cisza. Zniknęli. O Boże, czemu odeszli? Dlaczego nie wymordowali nas wszystkich? Dowódcą jest teraz kapitan Osaka. My opuszczamy bazę, ale nie wyspę. Zmierzamy w głąb lądu, do klasztoru. Nie ma innego wyjścia. Musimy iść za Oni. Wszyscy. Jeśli nie możemy kontrolować gwiazdy, musimy ją zniszczyć. Ale ja wiem, że wszyscy zginiemy. Okej, kurwa, znowu gwiazdy. Aha, no dobra. Ty, pani archeolog, ja ci już coś mówiłem na temat tej pieprzonej pochodni. Potrzebna pomoc! Proszę bardzo. Masz pomoc. Ktoś jeszcze na strzała? Melduje się? Nie. Jeśli mam się dostać do komnaty rytualnej w klasztorze, musimy naprawić ten kuter. Nie wiem, jak przekonać pozostałych, żeby kierować się w głąb wyspy, a nie uciec z niej, ale muszę znaleźć jakiś sposób. Najtrudniej będzie z Reyes. Chcę wrócić do swojej córki i rozpacza z powodu Rota. Tak jak my wszyscy. Nadal nie jestem pewna, dlaczego Matthias w ogóle chciał zabrać sam, ale to nieważne. Teraz jest z nami. Jest bezpieczna. O, karabin szturmowy też mogę ulepszyć. No i super. Coś jeszcze? Sprzęt. Czekajcie, zobaczmy na łuk. No właśnie. Ciężarki stabilizujące. A to? No to zbieram. Zdecydowanie to będę zbierał. To jeszcze chcę tylko sprawdzić. Magazynek większy, tak? Nie. Zwiększa prędkość. Co to jest? Czyli ja tu mam granatnik. Kurwa, jak ja jestem głupi czasami. Kurwa, z tym karabinem to będzie niezła pukawka ten karabinek będzie. Kurwa. Dobra, będziemy się bawić teraz karabinem. Łukiem albo karabinem. Postanowione. Pokaż mi ten karabin w ogóle. No i co? I jak ja mam to przybliżać? No właśnie. Jak ja mam to przybliżać?
O, na spacji granat. Świetnie. Przypadkowo odkryłem. Dobra, idziemy z łukiem. Co ty masz, kutafonie? Myślałem, że ja tego tak przybiłem. To życie go przygwoździło. Aha. Już tu ktoś wisi, niewesoło, co? Tu ich jest więcej. Zabawy nie ma. Dobra, dobra. Aż się boję, co tutaj będzie. Nie da się lampy rozwalić? Grobowiec musi być na niższym poziomie. Tu jest winda, a tutaj... drzwi nie do otwarcia. Tam okay. Muszę się przedostać. Dobra, dobra, spoko. Zluzuj, wary. Chciałem zobaczyć po prostu, co gdzie się da. Będą panowie w windzie? Aha, to blokuje. Gdzie ma to wypchać, popchać, czy co zrobić? Dobra, na pewno nie to, zauważyłem. Dobrze, dobrze. Ale tylko jest na trzech kołach zębatych teraz. O, wygląda na to, że jestem na właściwym tropie. Muszę tylko sprawić, żeby winda uderzyła z większą siłą. Jakim właściwym... Gdzie ja poszłem? I don't, nie wiem. Tu się da wejść. Dobra. Co kurwa? W tym samym miejscu jestem? No, w tym samym miejscu. Co za głupota? No to nie wiem, panie archeologo, co chodzi w takim razie. Pokombinujemy cosik, ale... ale może być kiepsko, tak sobie myślę. Na pewno tam zeskoczę, na pewno. Próbujemy właśnie tutaj coś z wyższego pułapu zobaczyć. Dowództwo do agenta Stop. Trójca niezadowolona z braku postępów. Stop. Zdobycie gwiazdy kluczowe. Stop. Wysyłamy nowego agenta, by zapewnić powodzenie. Stop. Stop. Spocznij. Trzeba poluzować jeszcze trzy, a winda spadnie. Aha, dobra, dobra. No i co, i teraz mam wracać, bo tam się gdzieś przetkało, nie wiem. Nie wiem, kurwa, o co kaman. Aha, oto kaman. Jeszcze dwa. Wysoko tam jest? Wysoko. Coś tam mi migło. Ale na razie idziemy tutaj. No właśnie. Wow! Kurwa mać! Mnie nie straszcie. Tu jest to, co mnie zainteresowało. Czyżby nie od tej strony? Dokładnie. Czyli ostatnie jeszcze oprócz tego zostanie. Dobra, jeszcze jeden i winda się ruszy. Ruszy albo i nie ruszy. No nie, ruszy, dobra.
Kurwa, Lara, weź, schowaj to. Jeszcze piętro wyżej. No aha, dobra, dobra. Piętro, kurwa, wyżej. No to mamy leciutkie problemy. Teraz lekko zgupłem. Tam są ściany w tym. Tędy do nich nie wejdę. Dobra. Trzeba tu bardziej pokombinować, widza. Gdzie te ściany mi się pokazywały? Tam. Muszę się jakoś przebić na zewnątrz. No a od czego masz shotgun? Kobieto. A teraz łuk. Ty. Ej. Czemu ja tam nie mogłem? Czekajcie, ja to muszę namierzać cały czas. Spróbujemy jeszcze raz. Ale teraz spróbujemy tędy. No, tylko że nic mi to nie da. No tak, to mi tam nic nie da. Czekajcie, bo to jest chyba tam ustawione już. Jak tam dojść? Na pewno ta ścianka milion... Dobra, dobra, wiem już o co chodzi. Na dół, Lara. Już wiem, o co chodzi. Winda musi zjechać niżej. Ty, a byłabyś taka łaskawa naciskać ten zielony przycisk? I schowaj mnie to. No i co? I teraz potrzebuję do góry. Ja potrzebuję tam. Jak ja to mam wejść? Na pewno tak, bo tam nie ma innego wyjścia, innej możliwości. Sprawdzę jeszcze to na okręte, na około. Nie, no tu innej możliwości nie ma. To tylko i wyłącznie z windy się da. Chyba, że tutaj klapnę, ona przyjedzie w górę. O, chyba tak. Ja sobie wskoczę do windy, jak nie będzie za... Dalej. Teraz. Puszczaj się, Lara. Nie widzieliście tego. Nie wiem, co się stało. Obróciłem głowę, no i takie coś mi wyskoczyło. No nie pierdolcie, że wszystko od nowa. No nawet mi, kurwa, nie pierdol, że wszystko od nowa. No nie chciałbym bardzo. Najprawdopodobniej wszystko od nowa. No kurwa, bardzo bym nie chciał. Ale tak będzie się działo najprawdopodobniej. Nie, dobra, ten jeden. Tyle dobrze. Tyle dobrze. Czyli ten klipek tutaj. No, smykaj go. Szybciuteńko do góry. Chwilę poczekamy.
Pyk, naciskamy. Ja tu muszę wskoczyć, a nie opuszczać się. Pięknie. Tak pięknie, że aż pyta mięknie. Aha, teraz tamta ściana, tak? Oby, bo tutaj nie za bardzo mam możliwości kierowania kamerą. Chyba tak. Okej, skrzyneczka. Ale nie o tą mi chodzi, nie o nią mi chodzi. Mam 3 części do strzelby dodatkowo, fajnie. Jebudup, winda na dół. Tak swoją drogą ciekawe, czy by się trzymała na... Nawet... Chyba się udało. No chyba się udało, kurwa. Bardzo śmieszna, ja muszę stąd jeszcze wyjść. Ciekawe, czy by się tak na marginesie trzymała... Winda na... Nawet dwóch takich. To już miałaby chyba ciężko, nie? Tych kołach zębatych. A na jednym to już w ogóle bardzo wątpię. Kurwa, boję się, że jak się tu puszczę, będzie lipa. Nie wiem za bardzo, gdzie mam. No będzie lipa na 1000%, bo nie pamiętam, jak mam to zrobić. Fuck. I co, znowu ostatnie koło zębate? Proszę, tylko nie to. Niech ta winda już będzie rozdupcona. No, bardzo dobrze. Halo, hej, jest tam kto? Tak, tak. Kurwy dziwki ladacznice. Kurwa, co za miejsce. Co ja tu w ogóle robię? Nie wiem, kurwa, weź się i powiedz, jak nie wiesz, co tutaj robisz. Przydałby się jakiś obóz, nie? Zobaczymy w ogóle, gdzie tu jest jakiś obóz. O, chyba daleko. Czekaj, patafianie. Ale dostali obydwaj, dobra. Tak myślałem, że tutaj coś będzie. Przeczytamy sobie jeszcze. A nie, to skrzyneczka. Czy były to dary dla starożytnych władców Yamatai? A może stoczono tu jakąś bitwę? Nie ma nic. Dobra, debeściaki, w tym miejscu zakończymy sobie nasz dzisiejszy odcinek. Jeśli ten odcinek wam się podobał, nigdy nie zapominajcie o pozostawieniu po sobie łapy w górę oraz o napisaniu jakiegoś swojego komentarza. To tyle w temacie, a jeśli jeszcze nie jesteś debeściakiem, nie subskrybujesz mojego kanału, uczyń to, a będziesz na bieżąco z całą serią Tomb Raidera oraz wszystkimi moimi innymi materiałami, grami. Trzymajcie się cieplutko, na razie, ho, pa, pa.